Frezarki CNC oraz centra obróbcze stały się podstawowymi środkami produkcji w wielu fabrykach. Rosnące oczekiwania wydajnościowe i jakościowe praktycznie wyeliminowały z użytku obrabiarki manualne. Frezarki CNC są obecnie niezbędne niemal w każdej fabryce, wykonując narzędzia takie jak formy wtryskowe, tłoczniki czy wykrojniki, lub są stosowane od razu do obróbki materiału docelowego, jakim jest stal, aluminium, tworzywa sztuczne czy materiały drewnopochodne. Firma Kimla specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy frezarek CNC. Są to zarówno frezarki narzędziowe o mniejszych obszarach roboczych i bardzo dużej precyzji, jak i większe maszyny do masowej produkcji. Cechą szczególną frezarek firmy Kimla są nowoczesne i innowacyjne magnetyczne napędy liniowe, które pozwalają na osiąganie dużych wydajności i niespotykanej dotąd precyzji. Napędy liniowe frezarek Kimla są wyposażone w liniały pomiarowe, bezpośrednio odczytujące pozycję każdej osi z rozdzielczością 1 nanometra, co jest we frezarkach CNC wartością rekordową. Napędy liniowe nie zużywają się, są dokładne, szybkie i oszczędne. Frezarka zbudowana z użyciem napędów liniowych po 10 latach pracy może być tak dokładna jak nowa. Nie jest to możliwe przy wykorzystaniu tradycyjnych napędów śrubowych. Frezarki Kimla można w szerokim zakresie konfigurować pod konkretne zastosowania. Dostępne są zarówno wrzeciona o wysokim momencie obrotowym, jak i wrzeciona do form i matryc z prędkościami sięgającymi 60 tysięcy obrotów na minutę. Standardowo wyposażone są w magazyn narzędzi z automatyczną wymianą, a ilość gniazd narzędziowych można wybrać w zależności od potrzeb. Frezarki Kimla można wyposażyć również w wiele innych opcji, takich jak sonda dotykowa, czwarta oś obrotowa czy stół uchylno-obrotowy, przekształcający frezarkę trójosiową w pięcioosiową. Frezarki Kimla sterowane są wyjątkowym systemem sterowania, ponieważ został on przystosowany do przetwarzania bardzo skomplikowanych ruchów i poruszania się po nich z dużą płynnością. Pozwala na analizowanie do 15 tysięcy bloków programu na sekundę, co jest obecnie światowym rekordem. Połączenie napędów liniowych, wysokoobrotowych wrzecion i systemu sterowania z szybką, dynamiczną analizą wektorów pozwala w wielu przypadkach na zastąpienie kilku innych maszyn jedną frezarką CNC.